Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, moi drodzy. Rotacja IGC z dnia 5 marzec 2015 rok. I mamy takie samochody jak Ford Chevy GT500 Super Snake, BMW M6 Convertible, Audi TTRS Coupé, Chevrolet Chevelle LSS, przepraszam. I zacznijmy sobie od Chevella. Chevrolet, on jest na górze. Myk. Czego jego jest? Proszę bardzo. Za 450 tysięcy IGC. Samochód posiada mocne nitro, dość dobre przyspieszenie, ale za to słabe prowadzenie, niestety. Auto bardzo dobre na dragi. Jeśli chcecie powalczyć tym samochodem w klasie C, naprawdę nie będziecie zawiedzeni. Samochód świetnie sobie radzi na dragach i nawet gdy jechałem Toyotą MR2 i ścigałem się z takim dragowym Chevellem, oj, było mi ciężko wygrać, naprawdę. Kolejnym samochodem jest Audi TTRS. Coupé. Zresztą ciekawa sprawa, no bo zobaczcie, że większość z tych samochodów, które tu mamy, mają w tej rotacji oczywiście, mają mocne nitro. Audi TTRS Coupé ma takie mocniejsze, nie mocne, kiedyś miało takie dosyć kosmiczne nitro, teraz ma troszeczkę słabsze i Coupé'ka no niestety słabo się prowadzi. Tutaj zdecydowanie jest lipa pod tym względem, ma dość mocne nitro i takie sobie przyspieszenie. W klasie C coś tam można powalczyć, ale tylko i wyłącznie na prostych odcinkach drogi. Więc no, jak się pojawi Toyota MR2, to w ogóle jest lipa. W każdym razie samochód bardzo fajnie wygląda, przynajmniej moim zdaniem. No i tyle. Za 750 tysięcy IGC możecie sobie kupić lepsze samochody, ale jeśli ktoś lubi Audi, to jak najbardziej. Kolejnym samochodem jest BMW M6 Convertible, to jest po prostu M6 bez dachu i no to jest właściwie to samo co M6 z dachem, kosztuje 1 400 000 IGC i myślę, że dość zasłużona cena z tego względu, że samochód da się podnieść nawet do klasy S. Samochód świetnie się tuninguje, naprawdę każda część bardzo podnosi jego statystyki, a szczególnie prowadzenie, które w tym samochodzie jest bardzo agresywne. Mocny skręt, naprawdę konkretny i mocne nitro. Niestety przyspieszenie jest dość słabe w M6, ale na krętych trasach samochód powinien się spisać. To prowadzenie jest takie dziwne, trzeba się do niego troszeczkę przyzwyczaić, wiecie. Moim zdaniem wersja bez dachu dużo ładniej wygląda niż wersja z dachem, no ale to moje zdanie subiektywne. No i ostatnim samochodem w tej rotacji jest oczywiście GT500, na którego czekamy. Ford Chevy GT500 kosztuje 1 800 000 gotówki. I co my mamy właściwie za taką kasę? Oczywiście bardzo fajny wygląd tego Chevy, niestety słabe nitro, dość dobre przyspieszenie, moim zdaniem troszeczkę gorsze przyspieszenie niż w przypadku Bossa 302, chociaż to jest moje zdanie, to naprawdę jest tak niewielka różnica, ale za to tutaj mamy dużo lepsze prowadzenie, to też jest oczywiście moje zdanie. Bossa bardziej zarzuca, a Super Snake'a tak nie zarzuca. No i odchodzą samochody takie jak Lexus IS300 niestety, Firebird, Porsche Boxster, Spider i Lamborghini Super Veloce, które teraz dosyć często możemy spotykać na drogach Need for Speed World. Przejadę się jeden wyścig w Super Snake'u i pokażę wam, na czym stoimy właściwie w tym samochodzie. Mój wóz jest wymaksowany, prawie wymaksowany w klasie A. No tutaj części Gromlena, jest to wersja D-Run, ale ona pod względem osiągów niczym nie różni się od tej wersji, którą możecie kupić za kasę z gry. Postaram się używać jak najwięcej power-upów, ponieważ mam dosyć ciężkich przeciwników. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć tutaj jakąś dobrą pozycję, no ale nigdy nic nie wiadomo, co się zdarzy zaraz na wyścigu. Okej, no to, no cóż, startujemy. Uuu.
No jak widzicie, z nitrem jest tutaj naprawdę kiepsko. Oh shit! W ostatniej chwili udało mi się skręcić. Oh. No dobra. Co tu się działo do cholery? Widzieliście tą podszawkę? Ja pierdzielę. Ja myślałem, że to jest jakiś kawałek dachu od przystanku autobusowego, a to podszawka tak śmiesznie latała. Ja dziękuję. No dobra. Używam slingshota. Niestety nitro na przyspieszenie praktycznie w tym samochodzie nie działa, więc to nie ma absolutnie żadnego sensu. Aj. No i właśnie, jak z tym przyspieszeniem tutaj? Widzicie, że używam katapulty. I dogania mnie podszawka, która też wcześniej... Ojej, oj, sorki. Użyła katapulty. No niestety, ale doganiam Z4, GT3. Ale się rozpycham dzisiaj, sromotnie. Sorki wszyscy. Ale tak jakoś wyszło. Nic, mam gorszy samochód, to muszę. Nie żartuję. Nie chciałem, ale tak jakoś się wypchałem, no i tak wyszło. Dobra, jestem trzeci. Nie wiem, co będzie dalej. Ktoś mi tam próbuje ramować. Ja mam tutaj ulepszone nitro, jak widzieliście wcześniej, więc troszeczkę ono jest mocne niż w samochodzie, który możecie kupić za IGC. Wow! Popchała mnie podszawka. 335 km na godzinę to dla mojego Super Snake'a jest max przy tuningu 745 punktów. To nie jest dobra prędkość maksymalna. Jest to chyba taka mała sugestia, że samochód powinien znajdować się w klasie S, gdzie, jak się domyślacie, w ogóle sobie nie poradzi. Oj, nie chcę się pchać z tą porszawką tam, pojadę sobie tutaj. Niespecjalnie lubię jechać pod prąd, ale to nie ma znaczenia, bo tu i tak nie mamy przecież ruchu ulicznego. To jest wyścig klasowy. Oj. Ja powiem wam, że te wszystkie... What the fuck, co ta proszawka robi? Ja powiem wam, że te wszystkie klasówki wygrałem przy pomocy Sesto Elemento i Nismo na trasie Waterfront Road. Większość przynajmniej. Ale zarzuciło ładnie teraz. Fajnie to wyglądało dosyć. Ale. Slingshot działa tutaj dobrze, bo jestem na trzeciej pozycji. Byłem na trzeciej pozycji i... A, już myślałem, że GTS-ka będzie ramować. Używamy wszystkiego. Ostatnio mówiliście, że nie używałem power-upów przy starciu z Valentino Balboni, więc teraz przykoksimy trochę. Ktoś dodał dodatkowe okrążenie. Jak widzicie, trzymam się tutaj czołówki. No, nie wiem, kto tam jedzie z przodu i czym jedzie. Chyba jakąś podszawką, tak myślę. A oczywiście, gdybym miał samochód z lepszym nitrem, poszłoby mi lepiej. No ale skupmy się teraz na GT500. Jak widzicie, da się tutaj dość dobrze pokonywać zakręty. Ogólnie lubię jeździć tym samochodem. Ma bardzo przyjemne prowadzenie. Nie jakieś hardkorowe, nerwowe, ale na właśnie takie trasy jak ta spisuje się świetnie. I jest przyjemne, wiecie. Okej, rozpędzamy się. Nie wiem, czy ja dogonię tę podszawkę, naprawdę. Ona pędzi niesamowicie, a tutaj będzie miała prędkość chyba z 1000 km na godzinę, nie wiem. Ale 370 to spokojnie na prostej z nitrem osiągnie. A tak bez nitra to nie wiem, 350 albo i więcej. Także ciężko będzie tutaj dogonić. No ale zobaczymy, jeszcze jedno okrążenie przed nami w każdym razie. Okej, i rozpędzamy się slingshotem. Kurde, ale nitruje ta porszawa z przodu, co? Okej, i... No więcej się nie da niestety osiągnąć, przykro mi. Także... samochód niby dedykowany do klasy S, ale... chyba nie ma takiego wariata, który by się... na to targnął, aby ulepszać ten wóz do klasy S, bo tam to już jest... jest Pagani Cinque, jest Koenigsegg Agera i jest ogólnie masakra. Kurde, co to było? Znowu ta Porsche, ja nie wiem, co, ten gościu w tym Porsche ma albo wielkiego pecha, albo nie wiem co, ale po prostu cały czas się tak strasznie rozwala przez cały wyścig, że szok. Pewnie się ścieka tam u siebie w domu. Nie wiem. Dobra. Mogę jedno redy wykorzystać, ale za chwilę załadują mi się power-upy. Już mamy nitro.
Slingshota użyjemy sobie po wyjściu z tunelu. Jestem drugi. Ale nie mam zbyt dobrych przeciwników, więc nie sugerujcie się teraz moją pozycją. Chyba poza tym pierwszym, który jedzie jako pierwszy. Trudno się to... Boże, tego... On naprawdę jest dobry chyba, albo nie wiem co, albo ma dobry samochód, albo jedno i drugie. Dobra, i tu użyjemy sobie slingshota. Hops. Oj. Musimy jak największą prędkość tutaj mieć, żeby pokonać te zakręty możliwie jak najszybciej. Okej, i się rozpędzamy. I... jest, udało się wejść ładnie w zakręt. 335 na budziku. I zamknęliśmy budzik, niestety. Super Snake'u. Lipa trochę. What the fuck is going on? Co tu się dzieje, do cholery? Nie mam pojęcia, ale dziwne to to. O co tu chodzi? Dobra, takie kiepskie porównanie raczej będzie, ten wyścig jest naprawdę śmieszny. Nie wiem, o co chodzi. Kurde, co oni robili w ogóle? Czy oni coś tu pisali na czacie, czy jak? Nie. What the fuck? Ale zobaczcie, te Porsche'y, nawet 386 km na godzinę. Wow! What? Ja jechałem 382 kiedy? Nawet nie wiem. Ale kiedyś musiałem tyle wyciągnąć. Nieźle. No dobra. Więc tak wygląda GT500. Moim zdaniem, jeśli chcecie mieć dobry samochód, warto poczekać do kolejnej rotacji albo za tydzień na IGC Special, gdzie myślę, że pojawi się jakiś lepszy samochód niż ten GT500. Ostatnio był przecież McLaren MP4? McLaren MP4 był bodajże. No i moim zdaniem tamten wóz był lepszy, jest lepszy od GT500 pod względem chociażby Nitra, no i częściej można tamtym autem wygrać nawet w klasie A niż GT500. Chociaż też oczywiście to jest możliwe i uzależnione od kierowcy. Jak się nauczycie jeździć kokciarsko tym samochodem, to nie ma opcji. Też będzie spoko. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tej rotacji z dnia 5 marca 2015 roku. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!